Drzwi wejściowe założone, futryny zamontowane, sufit podwieszony, oświetlenie gotowe. Czyżby remont z górki? Położenie paneli winylowych do najtrudniejszych nie należy. Malowanie mamy z Mietkiem we krwi. Wszystko wskazuje na to, że już nic nas nie zaskoczy. Hola, hola! Mógłbym tak pomyśleć przy pierwszym sezonie, ale kto choć raz robił remont, jak nikt inny rozumie powiedzenie, nie mów hop, póki nie przeskoczysz, a my dopiero bierzemy rozbieg. Mieciu, zadanie na dziś. Malowanie ścian. Biały, biały, czarny, który odetniemy taśmą washi. Jak już to zrobimy, wtedy panel winylowy, listwy przypodłogowe i to wszystko. I fajrancik. No zaraz, zaraz. Przecież nie mamy ani farby, ani wałka. Jak to nie mamy? Co jest, panowie? Ktoś mnie woła? No przecież mam barakudę, mam farby dekoral, jestem gotowy do malowania. Ja się urodziłem gotowy. I to jest praca zespołowa. Tak, jeden przychodzi, drugi go woła. Dokładnie. Marcinie, powiedz mi, co to masz w tym pudełeczku pięknym? W pięknym pudełeczku znajdziesz kompletny zestaw do malowania. Tutaj absolutnie są wszystkie akcesoria, które przydadzą Ci się na budowie. Dobra, dobra, słuchaj, sztyca do malowania jest długa. Czy tu znajdę sztycę? Otwórz i sprawdź. Tak jak powiedziałem, kompletny zestaw do malowania. Jest i sztyca w takiej wersji 30 cm, 60 cm. Tak możesz sobie regulować zakres długości. Na tą sztycę zakładamy sobie uchwyt. Klik. I tutaj masz double click. Klik. Czyli pewność, że to nie wypadnie w ogóle. Mało tego, nie odkładaj proszę, na to zakładamy sobie wałek. Czyli to jest ciągle wszystko w zestawie. I hyc, malujemy. No dobrze, ale on ma tu takie pokrętło. I co z tym pokrętłem? Proszę odkręć. Hyc. Już wiem. Czyli mamy sufit, ścianę, odcięcie i w ten sposób malujemy. Malujemy w dwóch płaszczyznach. W pionie i w poziomie to się fajnie też sprawdza przy skosach. Wiesz co, jak robię w telewizji, czasami dźwiękowiec ma coś takiego nad głową, nam trzyma. Możesz mu pożyczyć. Nie, no coś... Dobra, co dalej tutaj mamy? Tradycyjnie folia malarska, która jest niezbędna na każdej budowie. Flagowy produkt, taśma washi z japońskiego papieru washi. Czy to jest ta cieniutka do odcinania? Ultra premium cieniutka taśma do takich mega precyzyjnych odcięć. Mercedes. Jak mamy duży uchwyt, to też wiadomo, na budowie przydają się wąskie uchwyty i wąskie wałki. Czyli kaloryfer gdzieś tam pod kaloryferem. Drugi wałek jakbyś malował na kilka kolorów. Zestaw do ręcznego szlifowania gładzi gipsowych. No i też coś niesamowitego, też taki nasz flagowy produkt. Ty, no to słuchaj, aż tego make-upu się nadaje, czy nie? Ja nie rekomenduję. Malowanie trudno dostępnych miejsc. Krótki, ergonomiczny, gumowany uchwyt. Trzyma się fajnie, pewnie w dłoni, ładnie się prowadzi. Specjalne włosie ninja, które daje nam taką gwarancję tego, że jest bardzo chłonne i bardzo ładnie oddaje tą farbę na ścianę. Powierzchnia pomalowana po tym pędzlu jest bardzo zbliżona do powierzchni pomalowanej wałki. Czyli nie mamy tutaj, nie odróżnia się faktura wałek od takiego pędzla ninja. Bardzo fajna rzecz. Dawaj, i na dalej. Koniec nasza główna bohaterka, barakuda malarska. Wlewamy 9 litrów farby, malujemy sobie, układamy uchwyt w różnych płaszczyznach. Łatwo się przenosi. Bardzo sprytne narzędzie, które pomaga w malowaniu. No powiem Ci, że jest tych rzeczy... Cała dużo? Masa, a to wszystko w jednym kartonie. Marcin, mamy odciąć kolor. Co robimy? Wybieramy odpowiednią taśmę do odcinania kolorów. Czyli to jest ta taśma. To jest wasz, tak? Przyklejamy tą taśmę na powierzchnię. Warto też upewnić się, aby docisnąć krawędź, która będzie malowała, tak żeby nam farba nie podciekła pod taśmę. Bierzemy wałek, maczamy w farbie, malujemy, zrywamy wtedy, kiedy farba jest mokra, pod kątem 45 stopni i cieszymy się idealnym odcięciem, jak po żyletce. Przed rozpoczęciem malowania zabezpieczamy powierzchnie, których malować nie chcemy. Używamy do tego specjalistycznej taśmy malarskiej washi od firmy Blue Delphin. Washi tape to taśma, którą przygotowano z wykorzystaniem starej japońskiej metody. Nie chłonie wilgoci, może być przyklejona nawet przez 60 dni, a po jej zerwaniu nie zostawia śladów. Jest cienka i można ją stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Tego gadżetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynna barakuda, na temat której napisano książki, a Wiesiek z Marcinem w warsztacie powiedzieli już o niej wszystko. W barakudzie znajdzie się farba dekoral z kolekcji Clean & Color. Jest to farba lateksowa, satynowa, przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń, takich jak ciągi komunikacyjne, korytarze, jadalnie, salony. Umówmy się, wszystkie te pokoje, gdzie można ścianę pobrudzić psimi łapkami, czekoladą, ketchupem, no wszystkim. Farba jest odporna na zabrudzenia i radzi sobie z plamami. I takiej farby za chwilę użyjemy.
Do malowania ścian używamy akcesoriów marki Blue Delphin. Dużą powierzchnię malujemy za pomocą wałka na kiju teleskopowym. W miejscach trudno dostępnych, w rogach, na łączeniach ściany z sufitem oraz przy drzwiach, których w naszym przedpokoju nie brakuje, używamy pędzla. I to nie byle jakiego. Nowość marki Blue Delphin – pędzel do tak zwanej odcinki. Zanim weźmiemy się za panele winylowe, wcześniej musimy położyć podkład. Dobry podkład wydłuża żywotność całej podłogi nawet 8-krotnie. Wybór padł na panele winylowe z rdzeniem mineralnym Afirmax, a konkretnie Dąb Kalwia. Szukaliśmy podłogi pięknej jak drewno, a przy tym praktycznej jak płytki. I oto są. Wodoodporne i odporne na uderzenia panele winylowe. Można je ułożyć zarówno w łazience, pokoju, jak i korytarzu, a przy tym są idealne na ogrzewanie podłogowe. Sztywny rdzeń pozwala ułożyć je bezpośrednio na stare płytki, bez potrzeby ich skuwania. Wiesiek, wiesz, ja nie chcę się wymądrzać, nie? Bo może się nie znam, ale czym wy będziecie cieli te panele winylowe? Siekierą. A nie piłą? Coś jeszcze? Widzę, że tu uczeń przerasta mistrza. Słuchaj, te panele z rdzeniem mineralnym pnie się taką piłą. Co ty mówisz? Nożykiem jak płytę gipsową, tak? Nie, siekierą jak drewno. Pokaż. Pokażę ci, uważaj. Patrz. Proszę bardzo. O panie. A teraz przeproś, idź się wstydź do kąta. No teraz to już wiem, żeby nie wyrywać się do tablicy, kiedy nauczyciel się nie wzywa. Chodź już, chodź, żartowałem, no. Czas na listwę przypodłogową, a konkretnie model Arbiton Vigo 80. Dzięki elastycznym gumkom na górnej i dolnej krawędzi listwa przylega do podłogi i ściany, nie pozostawiając luk spowodowanych krzywiznami. Listwa jest wodoodporna, estetyczna i elastyczna. Spójrzcie tylko na nich. Mietek i Krzysiek to prawdziwi herosi remontu. Jak mnie ci idzie? Po japońsku. Co to znaczy? Jako tako. Czyli nie najgorzej. No i nie najlepiej. Coś się stało? No wiesz, mam 7 futryn do zrobienia, a jak będziesz mi przeszkadzał, to za Chiny nie skończę. To co, pójdę kawki zaparzyć? No, wolałbym coś mocniejszego, no ale może być kawa. A, kawkę wypiję, zdążymy. Wiesiek, pięknie nam to wyszło. Panele położone, listwy przypodłogowe również. Założymy futryny, założymy skrzydła drzwiowe i porządki, dekoracje. Nie, poczekaj, rozbiegłeś się za szybko. A stolarz i zabudowy? Jutro przyjedzie. Przyjedzie, zrobi nam. Zabuduje rury, zabuduje bezpieczniki. Tak jest. Posprzątamy. Tak jest. I finito. Dodajemy chatkę. Finito. Jak to słowo pięknie brzmi. A propos finito. Koniec tego odcinka. Każdy w swoją stronę. Ty tam, ja tam.